Odzywamy się do Was 22 grudnia w piątek, a to znaczy o tym, że już pojutrze będziemy mieli Wigilię. I szczerze mówiąc, patrząc na dzisiejszą pogodę, można powiedzieć, że ona jest fajna, aczkolwiek nie wygląda to na pogodę zimową oraz świąteczną. Ale jak na mnie, już lepiej nie będzie tak, niż ma padać deszcz, jak to było wczoraj. Więc cóż, można powiedzieć, że my dzisiaj już całkowicie rozpoczynamy przygotowania do świąt. Teraz idziemy załatwić kilka spraw, a później już na zakupy. I co, zapraszamy Was do oglądania tego filmu oraz spędzania czasu z nami. Słuchajcie, jeszcze przed chwilką mówiłam do Was, że jest fajna i piękna pogoda. No i po załatwieniu naszych spraw zajęło nam, nie wiem, z pół godziny do godziny maksymalnie. Zobaczcie już, jak wygląda pogoda. Zaczął padać śnieg. Już w ogóle nie widać tego słońca, co było. Jest ciemno, ponuro. No aczkolwiek, jeżeli mówicie o śniegu, to jest bardziej śnieg z deszczem. Więc nie wygląda to zbyt fajnie. Cóż, jak to się mówi, pogoda zmienna jest. Zobaczcie, co się dzieje. No teraz już śnieg takiej łopaty zaczął padać, aczkolwiek mokry oczywiście. No, my już wjeżdżamy do sklepu. Jeszcze kilka słów a propos naszych planów na święta. W tym roku Wigilię Świąt Bożego Narodzenia będziemy obchodzili u mojego brata i jego żony. Spotykamy się tam przy jednym stole wigilijnym razem z naszą rodziną. Jeżeli chodzi o same potrawy, przyrządzenie tych potraw podzieliliśmy między sobą, żeby tak każdy coś przyniósł od siebie. My też mamy pewne zadania, które musimy wykonać, więc idziemy za chwilkę do sklepu na zakupy. Nie ukrywam, że jestem zdziwiony, ponieważ ciężko było zaparkować auto, mimo że jest piątek i tak naprawdę dzisiaj jest jeszcze dzień pracujący. My wzięliśmy sobie za nią wolne i prawdopodobnie większość osób tak jak my też tak zrobiło, że sobie wzięło tego dnia wolne. Święta planujemy odwiedzić naszą rodzinę, ale wiadomo, no nie chcemy jechać z pustymi rękoma, więc na pewno też coś przygotujemy. W sumie to pewnie Ania przygotuje. Tak, żeby było coś pysznego, fajnego do zjedzonka. No więc co, idziemy teraz do sklepu i zabieramy Was ze sobą. Przepaliła mi się dzisiaj żarówka i muszę sobie jakąś tutaj kupić. Tak naprawdę nie będę wybierał żadnej takiej drogiej, tylko wezmę sobie jedną taką oszą. A przy najbliższym serwisie i tak sobie zgłoszę wymianę żarówek, żeby mi dwie wymienili, bo żarówki powinno się wymieniać tak naprawdę obie. Tak jak jeszcze chciałem Wam pokazać, jeżeli byście poszukali jakiś tak od ręki, żeby mieć jakiś pendrive, na przykład 64 giga za 26 zł, w Oshą naprawdę można sobie wyhaczyć tutaj jakąś fajną taką okazję. Te ceny uważam, że są spoko. Tak samo ceny, jeżeli chodzi o dyski twarde, gdzie mamy te dyski twarde. Tutaj zobaczcie, Verbatim 1 tera za 230 zł, bądź dysk SSD też 1 tera za 280 zł. Nie wiem, jak wy, ja lubię schab ze śliwką, więc coś teraz sobie wybieramy. Aż kurczę, aż mi ślinka leci, Ania. Ania chciała sama ugotować barsz czerwony, aczkolwiek powiem Wam, że no u mnie, no już tak się w rodzinie utarło, że kupujemy sobie ten z krakusa, bardzo nam smakuje, więc bez sensu tracić na to czas i siłę. Doprawiamy po swojemu i jest super. Tak naprawdę zakupy zrobiliśmy w miarę szybko, ale to co się dzieje przy kasach to jakiś Armagedon. Nie chcę aż mi się tam iść. Cześć! Witam Was na naszym kanale, bo chyba w tym vlogu jeszcze z Wami nie przywitaliśmy się. Dzisiaj już mamy sobotę i tak naprawdę już jutro będzie Wigilia, więc dzisiaj zaczynamy z przygotowaniami potraw. Jak już mówił Paweł, świętować Wigilię będziemy u jego rodziny. Planujemy ugotować zupę grzybową, rybę po grecku. Jeżeli mówicie o rybie, w Ukrainie takiej potrawy i nie ma. Ogólnie gotujemy rybę z marchewką oraz cebulią, ale jej smak nie jest dokładnie taki sam jak w Polsce ryba po grecku.
Ale podjęłam się tego wyzwania dzięki temu, że mam urządzenie Thermomix. Jakby nie on, to by raczej nie zdecydowałam się, bo bałam się, że nie wtrafię dokładnie w ten smak. Dodatkowo planuję upiec gwiazdę wigilijną oraz ugotować kucie. W Ukrainie kucia to jest najważniejsza potrawa na Wigilię, więc też chciałabym, żeby ona u nas była. Dodatkowo planuję upiec kilka ciast na święta oraz inne potrawy. Więc nie przedłużam i biorę się za przygotowania, a dla Was wstawię kilka przybitek. A jeszcze przed świętami przede mną bojowe zadanie, mianowicie muszę wymienić tą spaloną żarówkę w samochodzie, ponieważ ciężko się jeździ, zwłaszcza teraz, kiedy dni są krótsze. Dobra, zdjąłem już kurtkę, tutaj do tej operacji są wymagane małe chińskie rączki. Nie wiem jak ja to zrobię, ale zabieram się, będę wydługował starą żarówkę i instalował nową. Tak to tutaj wygląda od środka. Tu mamy taki dekielek, który jak pamiętam należy odkręcić. O proszę. No i teraz się dobrać, tutaj jest w środku żarówka. W tym modelu ona jest na taką sprężynkę, zobaczcie. Wystarczy tą sprężynkę zluzować. I już żarówka powinna nam, proszę, wyjść. Jak słyszycie, Ania gotuje, robota idzie pełną parą, a dla mnie jest jeszcze jedno takie małe zadanie, mianowicie muszę powiesić lampki na naszym tarasie, żeby było ładniej, przyjemnie. I ostatnio gdzieś tam oglądaliśmy sobie właśnie na YouTubie, że ktoś wieszał lampki w listopadzie i tak się zastanawialiśmy, po co wieszać lampki tak wcześnie. A prawdę mówiąc, wieje teraz trochę na tym tarasie. Ale dobra, zakładam czapkę i idę. Oprócz tego, że trochę wieje i może jest nie za ciepło, to jest całkiem przyjemnie, nawet świeci słońce. Powiem Wam, że lampki mamy zeszłoroczne, troszkę pożółkły, ale sprawdzałem, świecą całkiem białym światełkiem, więc ja lubię takie białe światło, takie zimne białe światło. Mimo, że są faktycznie takie trochę już poprzypalane, zobaczcie, to mimo to i tak świecą fajnym, takim jeszcze białym światłem. Dobra, wieszam. Zobaczymy, jaki efekt będzie wieczorem. Pierwszy etap za mną, a mianowicie lampki są rozplątane. Dobra, robota zrobiona, lampki powieszone. Oczywiście najlepszy efekt będzie w nocy. Jeszcze z takich różnic potraw na Wigilię. W Ukrainie nie ma takiego dania jak barszcz z uszkami. Czyli barszcz jako barszcz ogólnie jest, ale on wygląda po innemu i na Wigilię zazwyczaj go nie podajemy. Zamiast tego dajemy zupę z grzybami. Teraz będę brać się za przygotowywanie zupy grzybowej i mimo tego, że mamy Thermomixa, jednak będę gotować tradycyjnym sposobem, czyli na kuchence, ponieważ chcę ugotować dokładnie taką zupę, jak robiła moja mama w rodzinnym domie, a oprócz tego do tego będą grzybki z Ukrainy, ponieważ ostatnio jak moi rodzice przyjeżdżali, to nam je przywieźli. Więc biorę się do gotowania i mam nadzieję, że zupa będzie smakować. Drive alone in December rain. They play my favorite song. I see a snowflake melt on the deck. I'm awful cold and longing for the holiday. Counting days until you're here.
Na Marywilską, bardzo ładna choinka. A na Marywilską 44 przyjeżdżam nie po to, żeby kupować ubrania, tylko tak naprawdę do fryzjera. Mam tutaj takiego zaprzyjaźnionego my frienda, który obcina mnie praktycznie, można powiedzieć, z marszu, więc nie muszę się zapisywać, czekać. Przyjeżdżam 10-15 minut i sprawa załatwiona. No bardzo ładne tu jej ozdoby. Renifer ciągnący sanie. Super sprawa, ładnie wygląda. Ja już jestem po fryzjerze, jak zawsze zadowolony z fryzurki. Ale tak jeszcze na marginesie, to podjechałem pod Kauflanda, ponieważ Ania w domu gotuje, a ja muszę dokupić kilka rzeczy. A tak na marginesie jeszcze mam zadanie takie specjalne. Siostra poprosiła mi, żebym kupił dla niej Carlo Rossi Sweet Red. Jest, znalazłem. Powiem wam, że nie w każdym sklepie jest to winko. Chciałem wam jeszcze pokazać, jak wyglądają lampki, które powiesiłem dzisiaj. Zobaczcie, tak się prezentują na naszym tarasie. Całkiem miło. Szkoda tylko, że śniegu nie ma. Nie tak dawno zobaczyłam taki lifehack, dzisiaj zdecydowałam go wykorzystać. Jeżeli jest problem z założeniem papieru do pieczenia, ponieważ on jest twardy, a czasami nasza forma jest taka, że ciężko go po prostu wyłożyć, wystarczy go zamoczyć w wodzie, wycisnąć wodę i wtedy on staje taki bardzo podatny do wyginięcia pod taką formę, jaką my potrzebujemy. No i tak się prezentuje moja pierwsza wigilijna gwiazda. Powiem wam, że wygląda bardzo fajnie, jest mega duża i naprawdę robi wrażenie. Mimo tego, że ciasto jeszcze się piecze w piekarniku, już będziemy kończyć tego vloga. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że również zdążyliście zrobić wszystkie wasze rzeczy, które były zaplanowane na ten dzień. Teraz Pawłem bierzemy się za wypicie kisielu. Zachęcam was do subskrypcji naszego kanału oraz postawienia łapki do góry, jeżeli wam podobają się nasze filmy. White outside, and the night is cold. Everyone's lighting candles in their homes. Jak widać, Mikołaj przyszedł dla dzieci, a zadania ma Paweł. Jak ci idzie, Paweł? Pokaż, co złożyłeś już. Składam pająka ze Spidermana. Ale to nie jest łatwe zadanie. Paweł, widzę, że coś z tego będzie jednak, co? Pająk. Pająk. Na pewno pająk? Pająk. Jeszcze tylko tych dwa woreczki zostało do złożenia, co? All snow is falling down, all the colored lights lighting up this town.